co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Baśka Murmańska. Cześć, mam na imię Baśka. Jestem niedźwiedzicą polarną. Opowiem wam, dlaczego 11 listopada to taka ważna data. Jakie święto obchodzimy 11 listopada? Tak, to święto niepodległości. Dlaczego je obchodzimy? Był taki czas w historii Polski, kiedy nasz kraj zniknął z mapy Europy na aż 123 lata, a teren został podzielony pomiędzy trzech zaborców. Były to Austria, Prusy, które potem stały się Niemcami, oraz Rosja. Mówimy, że Polska była pod zaborami, a państwa, które ją zajęły, nazywamy zaborcami. Przez całe te 123 lata Polacy marzyli o odzyskaniu niepodległości, o czym świadczyły powstania przeciw zaborcom, czyli zbrojne walki o niepodległość. W 1914 roku zaborcy pokłócili się. Po jednej stronie stanęły Francja, Anglia i Rosja, tak zwane państwa ententy. Po drugiej Austria i Niemcy, czyli państwa centralne. Ten konflikt doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Walczyli w niej przeciwko sobie zaborcy, a Polacy byli wcielani do różnych armii, przez co nierzadko walczyli przeciwko sobie. Ale w sercach ciągle byli Polakami i marzyli o niepodległej ojczyźnie. Było wiele osób, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość. Oto jedna z nich. Poznajecie? Tak, to Józef Piłsudski. To on w 1914 roku sformował Legiony Polskie, walczące przy armii austro-węgierskiej. Pierwszy oddział nazywał się Pierwsza Kompania Kadrowa. Piłsudski walczył u boku Austriaków i Niemców, ale nie chciał złożyć przysięgi na wierność obcym władcom, za co trafił do więzienia. W 1918 roku wojna miała się ku końcowi. Zmęczeni zaborcy nie mieli już siły na dalszą walkę. Ten fakt wykorzystali Polacy. Zaczęli rozbrajać żołnierzy obcych armii i przejmować kontrolę nad polskimi miastami. Józef Piłsudski został uwolniony. 10 listopada przyjechał do Warszawy i 11 został naczelnym wodzem Armii Polskiej. 11 listopada 1918 roku Polska stała się wolna i wróciła na mapę Europy po 123 latach. A to nasza flaga i godło. 11 listopada to ważna data dla świata. Data zakończenia I wojny światowej. A skąd ja, niedźwiedzica polarna, której ojczyzną jest Arktyka, wiem o tych wydarzeniach? Wiecie, gdzie jest Arktyka? Tak, to obszar dookoła bieguna północnego. A tu jest Murmańsk, miejscowość w północnej Rosji, blisko Arktyki. Tu poznałam polskich żołnierzy, Murmańczyków. Polscy żołnierze byli rozproszeni na obszarach państw zaborczych. Pamiętacie, że jednym z nich była Rosja. Skąd oddział Murmańczyków tak daleko od domu, jakim była dla nich Polska? Po wojnie wracali do kraju, by wziąć jeszcze udział w walkach o granice Polski odrodzonej. Z Murmańczykami przebyłam cały szlak bojowy i z nimi przyjechałam do Polski po odzyskaniu niepodległości. Z nimi dorastałam. Oni opowiedzieli mi historię Polski i dzięki nim zostałam żołnierzem. Moim opiekunem był kapral Smorgoński. Nauczył mnie podawania łapy, salutowania i kroku defiladowego. Na dwóch łapach. Tu spotkałam Józefa Piłsudskiego, czym chcę się wam pochwalić. Defilowałam przed nim w Warszawie na Placu Saskim i podałam mu moją niedźwiedzią łapę. Grudniowy dzień 1919 roku był najszczęśliwszym w moim życiu. Zastanawiacie się pewnie, gdzie mieszkałam w Polsce. Zamieszkaliśmy w Twierdzy Modlin. Czy wiecie, co to jest twierdza?
to budynek obronny, w którym mieszkają żołnierze. Dziś tuż obok twierdzy, którą można zwiedzać, jest ulica nosząca moje imię. Taka jestem ważna. Jeśli pojedziecie do Modlina, możecie pobiegać po tych samych ścieżkach, którymi się przechadzałam. Tu jest mój szlak. Szlak Baśki Murmańskiej. Jeśli chcecie dokładniej poznać moją historię, zapraszam do Modlina i lektury Dzieje Baśki Murmańskiej autorstwa Eugeniusza Małaczewskiego. Modlin jest położony w widłach dwóch rzek. To Wisła i Narew. Zobaczcie, obok jakiego znanego miasta znajduje się Modlin. Tak, to Warszawa, stolica Polski. Twierdza została wybudowana, by jej strzec. A pamiętacie, jak wyglądała Polska po odzyskaniu niepodległości, czyli wtedy, gdy ja w niej mieszkałam? Miała inny kształt. Widzicie Warszawę? Tak, jest tu. A znajdźcie Wrocław. Tak, nie mylicie się. Wtedy nie należał do Polski. Za to należały inne miasta, które dziś są za granicą. Na przykład Lwów czy Wilno. Widzicie te miasta? Tak wygląda Polska dziś. Jak zmieniał się jej kształt, to już zupełnie inny rozdział naszej historii. Może opowiedzą Wam o tym inne zwierzęta? Mam nadzieję, że dzięki mojej opowieści na zawsze zapamiętacie, dlaczego 11 listopada to takie ważne święto.